Okej, teraz webinar powinien zacząć się nagrywać i powoli powinni pojawić się uczestnicy. Witamy wszystkich serdecznie, dzień dobry. Zaraz zobaczę na czacie, jak kwestia logowania się. Witam serdecznie na drugim webinarze dzisiejszym na festiwalu internetowym Pokój dla Planety, Planeta Pokoju. Dam Państwu chwilę jeszcze na zalogowanie się. Mam nadzieję, że wszyscy zrobią to bez problemu. Gdyby były jakieś problemy techniczne, ktoś by czegoś nie słyszał, nie widział, i tak dalej, to proszę oczywiście pisać na czacie. Drugi webinar dzisiaj poprowadzi dla nas Anna Mikulska. Ania jest badaczką, dziennikarką, zajmuje się tematami migracji i uchodźstwa. I dzisiejszy webinar będzie poświęcony tematowi fake newsów. Dowiecie się z niego, czym są w ogóle fake newsy, jak się im nie dać, szczególnie w kontekście konfliktów zbrojnych, który no niestety jest aktualnie bardzo aktualny. Widzę, że jeszcze tutaj kilka osób się. Więc jeszcze sekundkę może damy. Widzę też, że dużo osób już pisze powoli na czacie, że się udało. Także witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać i widać. Dobra, ile mamy już osób? Zaraz zobaczymy sobie na liście uczestników. 43 osoby już, wow. Bardzo dużo. Dobra. 45 widzę, 46. Tak, no bo jeszcze my. Dobra, myślę, że już powoli możemy zaczynać, bo już raczej nie przyrasta. Więc oddaję głos naszej panelistce Ani. Dziękuję bardzo, Ida. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj dzisiaj w tak licznym gronie. Niestety nie mamy dużo czasu, a jak pewnie się Państwo domyślają, o fake newsach i dezinformacji można rozmawiać godzinami, więc może już bez przeciągania udostępnię Państwu moją prezentację i oczywiście, jeśli cokolwiek będzie niewidoczne, jeśli pojawią się jakieś problemy, to proszę dawać znać na czacie, Ida mi przekaże. Dobrze, Ida, powiedz mi proszę, czy slajdy się przesuwają? Tak, wszystko się przesuwa i widać Dobrze. bardzo dobrze. Dobrze, wspaniale. No to zaczynamy w takim razie. Tak, tematem naszego spotkania jest, jak nie dać się fake newsom w czasach konfliktów, ale zanim przejdziemy do tego, w jaki sposób być ostrożnym i świadomym fake newsów i dezinformacji, które nas otaczają, to najpierw chciałabym, żebyśmy sobie przypomnieli w ogóle, a po co nam media, po co nam dziennikarze i dziennikarki. Cóż. Rolą mediów jest przede wszystkim przekazywanie nam rzetelnych informacji i poszerzanie naszej wiedzy o świecie, przyczynianie się do tego, żebyśmy jak najwięcej zrozumieli z tego, co nas otacza. No ale niestety, gdyby tak było zawsze, no to nasze dzisiejsze spotkanie nie byłoby w ogóle potrzebne. Rzeczywistość jest niestety dużo bardziej skomplikowana i nie taka idealna. Ponieważ nie mamy tutaj możliwości, żebym ja zadała Państwu pytanie, to poproszę teraz o kilka sekund, dosłownie 3 sekundki, żebyście Państwo zastanowili, czym jest dezinformacja i czym jest fake news, ponieważ wydaje mi się, że są to pojęcia, z którą część, może nawet większość z nas gdzieś tam się spotkała i myślę, że intuicyjnie rozumiemy, o co chodzi, ale. Tak jak powiedziałam, 3 sekundki, żeby spróbować sobie odpowiedzieć w głowie, co to tak naprawdę oznacza. 3, 2, 1. Tutaj mam dla Państwa takie dwie formułki, takie dwie definicje. Oczywiście definicji dezinformacji i fake newsów jest całe mnóstwo. Zajmują się tym badacze i badaczki już od dawna, natomiast ja tutaj wybrałam te definicje, które wydają mi się takie najbardziej adekwatne i również najbardziej zrozumiałe na takim etapie zapoznawania się z tymi pojęciami. A więc dezinformacja w dziennikarstwie polega przede wszystkim na twórczym manipulowaniu faktami i ich zmyślaniu.
A fake news z kolei, czyli fałszywa informacja, to właśnie taka zmyślona lub często tylko częściowo zmyślona, sensacyjna informacja, która jest rozpowszechniana w konkretnym celu, bardzo często politycznym, ale czasami też finansowym, propagandowym itd. To, co jest bardzo istotne, to, że zarówno dezinformacja, jak i fake news mają na celu oddziaływać na nasze emocje. Dlatego też często fake newsy porównuje się do wirusów, ponieważ rozprzestrzeniają się w internecie przede wszystkim w bardzo, bardzo szybkim tempie, a to właśnie dlatego, że jako ludzie dużo, dużo szybciej, dużo chętniej reagujemy na to, co oddziałuje na nasze emocje, przede wszystkim na te negatywne emocje, czyli jeśli czegoś się boimy albo czymś się oburzamy, to chcemy zabrać w tej sprawie głos, więc komentujemy w mediach społecznościowych daną informację, czy też właśnie bardzo często fałszywą informację, albo też powielamy dalej bardzo szybko jakąś informację, która nas szokuje, bez właśnie sprawdzenia. Czy jest to rzeczywiście sprawdzona, prawdziwa informacja, czy też właśnie dezinformacja, czy fake news? A dlaczego w ogóle to wszystko jest takie ważne, żeby wiedzieć, czym dezinformacja i fake news jest, i żeby się przed tym chronić? No przede wszystkim rozpowszechnianie fake newsów w internecie, bo głównie tam to się odbywa, ma realne przełożenie na naszą rzeczywistość tu i teraz. Być może Państwo spotkali się z takimi doniesieniami, gdzie z uwagi na rozpowszechnianie fake newsów, takie straszenie na przykład osobami z doświadczeniem migracji, czy określonymi grupami osób, na przykład ze społeczności LGBTQIA plus takie właśnie straszenie i rozpowszechnianie kłamstw w social mediach na ich temat doprowadza do takiej coraz większej nienawiści wśród części społeczeństwa wobec tych grup, co później doprowadza do tego, że dochodzi do ataków na przedstawicieli tych znienawidzonych grup. Więc pod tym względem jest to bardzo, bardzo niebezpieczne. Ale dezinformacja powoduje też to, że my sami w naszym społeczeństwie przestajemy sobie ufać. To różni badacze i badaczki psychologii, socjologowie, socjolożki zwracają na to uwagę, że po prostu narasta przez to, że te fake newsy i dezinformacja w tym internecie są tak bardzo nas otaczają czy też przytłaczają. To wszystko doprowadza do tego, że po prostu jesteśmy bardziej podejrzliwi i mniej ufni wobec siebie na co dzień. No i właśnie te emocjonujące, nieprawdziwe treści dzielą też społeczeństwo, zaogniają te konflikty w społeczeństwie. Widzimy to bardzo często w przypadku polityki, ale też właśnie takich gorących, jak to się mówi, tematów, jak właśnie na przykład prawa mniejszości seksualnych, czy osoby z doświadczeniem migracji, czy właśnie na przykład to, co teraz dzieje się w Izraelu i w strefie Gazy, o czym później sobie jeszcze troszeczkę porozmawiamy. No i wreszcie dezinformacja i fake newsy sprawiają, że ciężko jest nam uwierzyć w cokolwiek, ponieważ mamy takie poczucie, że można podważyć absolutnie wszystko. Jest taki upadek autorytetów. Przestajemy wierzyć lekarzom, profesorom, ekspertom, ekspertkom. I takimi skrajnymi przykładami tego jest właśnie ruch antyszczepionkowy, czy na przykład osoby, które wierzą w to, że Ziemia jest płaska. Chciałabym też, żebyśmy porozmawiali sobie o konkretach, ponieważ no właśnie, dezinformacji, manipulacji, fake newsów w mediach, w internecie niestety nie brakuje, więc omówimy sobie takie dwa przykłady. I najpierw chciałabym, żeby również Państwo zastanowili się każdy indywidualnie, patrząc na to zdjęcie. To zdjęcie jest z portalu w polityce.pl i towarzyszy artykułowi pod tytułem Najazd nielegalnych migrantów zakończy tylko zamknięcie granic Unii Europejskiej. Dlaczego Komisja Europejska toleruje zuchwałość przemytników?
Polska wzywa do działań. To jest artykuł, który ukazał się 19 września 2023 roku. I tak, i towarzyszy mu właśnie to zdjęcie, więc prosiłabym, żeby Państwo się zastanowili. Tutaj po lewej stronie jest też szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jest to tak naprawdę kolaż, nie zdjęcie. Po prawej fotografia osób o ciemnej skórze z przebywających w Lampedusie w tamtym czasie i również zdaje się policjant albo jakiś funkcjonariusz służb porządkowych. Więc zastanówmy się proszę, jakie uczucia wywołuje w nas to zdjęcie. Tak nawet bez takiej głębszej analizy i zastanawiania się, ale po prostu takie pierwsze wrażenie, jakie mamy, kiedy takie zdjęcie widzimy. To, na co chciałabym zwrócić uwagę przy okazji tego tekstu, to mieszanie się opinii z informacją. Pewnie Państwo wiedzą, że w mediach, w różnych portalach informacyjnych, stronach tygodników i tak dalej, mogą pojawiać się treści, które są opinią, komentarzem, które są felietonem, gdzie rzeczywiście autor, autorka może pozwolić sobie na nie podawanie samych faktów, tylko po prostu komentowanie ich, mówienie, co tej osobie się na ten konkretny temat wydaje, po prostu prezentowanie swojej opinii. I tak, to jest uzasadnione pod jednym bardzo ważnym warunkiem, że dane medium bardzo wyraźnie wskazuje, że to, co tutaj widzimy, to jest opinia, że po prostu jest jasne, że ta treść to nie jest artykuł informacyjny, tylko artykuł publicystyczny, czyli właśnie opinia, komentarz czy felieton. Natomiast ten tekst, którego fragment tutaj Państwu prezentuję, no, opatrzony taką informacją nie jest. To znaczy, ja przynajmniej nie znalazłam tutaj nigdzie znaczenia, że jest to właśnie opinia, komentarz tej autorki tego tekstu, czy że jest to właśnie felieton, tylko raczej ten tekst pozuje na obiektywny tekst informacyjny, gdy no, takim tekstem nie jest. Ten fragment tekstu to jest tak zwany lead, czyli te pierwsze kilka zdań, które pokazuje się, które są zaraz pod tytułem artykułu prasowego. Już pierwsze zdanie jest tutaj dosyć niebezpieczne, ponieważ czytamy, że kryzys migracyjny od lat wraca coraz silniejszymi falami, a Komisja Europejska tkwi w decyzyjnym otępieniu. Takie używanie określenia fala, napływ, nawet inwazja w kontekście osób z doświadczeniem migracji od razu dehumanizuje, odczłowiecza te osoby i sprawia, że mamy takie poczucie, że one są jakimś realnym zagrożeniem dla nas, w związku z czym jest to właśnie oddziaływanie na te nasze emocje, o czym mówiliśmy wcześniej przy okazji definicji fake newsów i dezinformacji. Czyli już na samym początku, czytając ten tekst, autorka zamierza wywołać w nas właśnie to uczucie takiego lęku, niepokoju, czy też może niepewności, a zawsze jeśli tekst jest emocjonujący, to jest jednocześnie mniej informatyjny, ponieważ właśnie zamiast przekazać nam rzetelnie informacje, wyjaśnić nam na przykład w tym kontekście, co się dzieje na Lampedusie, czy takiej włoskiej wyspie, albo kim są migranci czy uchodźcy, to raczej od razu nam tutaj stara się wywołać w nas strach. Również mówili, że Komisja Europejska tkwi w decyzyjnym otępieniu. To też jest od razu takie bardzo mocne sformułowanie. Zamiast na przykład napisać, że Komisja Europejska nie jest w stanie podjąć żadnej decyzji w tej sprawie, co jest okej, okay, jest pewną informacją, to decyzyjne otępienie. To jest od razu takie właśnie bardzo mocno
krytyczne określenie. Dalej autorka pozwala sobie na jeszcze mocniejsze opinie czy też sformułowania, gdzie mówi, że unijni komisarze wciąż tkwią jednak w zaklętym kręgu chorej ideologii. Znowu ta chora ideologia to jest właśnie bardzo takie negatywne, znowu bardzo mocno opiniujące, komentujące, ale z pewnością nie informujące. No i też nadal większej presji poddawani są ci, którzy strzegą granic, niż ci, którzy nielegalnie ją naruszają. To też jest opinia tak naprawdę, a nie informacja. Więc to, dlaczego ten tekst jest dezinformacyjny, to właśnie dlatego, że jest on manipulujący, jest on taki zastraszający i jednocześnie miesza opinię z informacją, pozorując właśnie, że nie, no to jest tekst, który ma nam ze zadaniem przekazać rzetelne informacje, rzetelną wiedzę. Tak nie jest. Co więcej, do tego bardzo emocjonującego tekstu dodane zostało właśnie jeszcze zdjęcie, które, tak jak poprosiłam Państwa, żebyście Państwo zastanowili, jakie uczucia Was wywołują, no to tutaj ten kolaż, tak jak ja go odbieram, to jest właśnie szefowa Komisji Europejskiej, która patrzy z takim może niechęcią, czy wręcz odrazą na tych ludzi stojących tutaj w kolejce, prawdopodobnie po żywność, czy też po jakąś inną formę pomocy humanitarnej. No i do tego jest jeszcze tutaj na zdjęciu ten funkcjonariusz, który też od razu budzi takie skojarzenia, że te osoby są jakimś zagrożeniem, a właśnie, że są tutaj nielegalni i tak dalej. W związku z czym manipulować można nie tylko tekstem, ale również obrazem. To jest niezwykle ważne. Kolejną treścią, którą chciałabym się z Państwem podzielić i omówić, to jest relacja na żywo. To jest bodajże z poniedziałku albo chyba z poniedziałku, albo sprzed kilku dni, przepraszam, w tym momencie nie pamiętam. Nie, sprzed kilku dni, gdzie część mediów codziennie publikuje właśnie takie relacje dotyczące wojny Izraela ze strefą Gazy. Być może Państwo czytają te doniesienia, no ale jest to jednak aktualnie jedno z takich, no myślę, że można powiedzieć, ważniejszych wydarzeń na świecie. Jest to bardzo w tym momencie brutalna sytuacja. I to, co chciałabym zwrócić Państwa uwagę tutaj, to może najpierw, zanim jeszcze powiem, zwróćmy uwagę na te cztery kółeczka tutaj, tak zwane bulety. To są właśnie najważniejsze informacje z całego dnia. Więc tak jak mówię, mówimy o wojnie między Izraelem a Strefą Gazy. I zobaczmy na najważniejsze informacje z całego dnia. Mamy siły obronne Izraela poinformowały. Dalej mamy cytat z szefa dowództwa również Sił Zbrojnych Izraela. Później mamy cytat z premiera Izraela i ostatnie, najważniejsze informacje według Onetu z tego dnia. To są pytania o to, czy Izrael posiada broń nuklearną. I tak samo tutaj, kiedy mamy lead, również bardzo duży nacisk jest tak naprawdę na tę perspektywę Izraela. Więc forma manipulacji, jaką tutaj mamy do czynienia, to jest stronniczość. W momencie, kiedy mamy do czynienia z konfliktami zbrojnymi, kluczowe jest to, żeby pokazać obie strony danego konfliktu, wojny. Niestety, jeśli chodzi o portal Onet Wiadomości, on jest tutaj bardzo mocno stronniczy, stoi jasno po stronie Izraela. I nawet w momencie, kiedy mamy sytuację, że w Strefie Gazy zginęło już ponad 10 czy nawet 11 tysięcy osób, głównie dzieci, to takie informacje na przykład na stronie Izraela pojawiają się bardzo rzadko i tak nawet jak widzimy tutaj, nie ma ani słowa na przykład ze strony
władz Palestyny, Strefy Gazy, czy też w ogóle pokazanie, co tak naprawdę tam się aktualnie dzieje. Mamy tylko i wyłącznie tę perspektywę izraelską, co jednocześnie każe nam sądzić, że tak naprawdę słuszność w tym konflikcie stoi po stronie Izraela. Sytuacja jest jednak dużo bardziej skomplikowana. Oczywiście są też sytuacje takie jak w przypadku wojny Rosji z Ukrainą, gdzie ze strony Rosji mamy tutaj no, bardzo dużą propagandę, właśnie fake newsy, boty i tak dalej. Jest to ta wojna informacyjna. I tutaj rzeczywiście media zachodnie stanowią bardzo mocno po stronie Ukrainy i w porządku. Natomiast jednak też bardzo ważne jest, żeby nawet jeśli rosyjskie władze posługują się tutaj tą manipulacją i propagandą, to również pokazywać perspektywę też społeczeństwa rosyjskiego, ponieważ patrząc w ten sposób, doprowadziło to do tego, że my też bardzo często jako społeczeństwo zachodnie zakładaliśmy, że wszyscy Rosjanie popierają rosyjski atak na Ukrainę, wobec czego wszyscy Rosjanie i Rosjanki są źli. Znowu stereotyp, bardzo szkodliwy, znowu, który może doprowadzać do na przykład mszczenia się na konkretnych osobach pochodzenia rosyjskiego, które za ten atak wcale nie są odpowiedzialne. Więc pokazywanie perspektywy obywateli jednego i drugiego państwa jest bardzo, bardzo ważne w przypadku konfliktów. Ta wojna informacyjna ma również miejsce właśnie w przypadku Izraela i Hamasu, czy też Strefy Gazy. I Państwo jako użytkownicy social mediów prawdopodobnie również to zauważyli, że bardzo dużo influencerów, influencerek zabiera głos w tej sprawie, o czym już sobie porozmawiamy. Ja też dyskretnie staram się sprawdzać, jak stoimy z czasem, ale spokojnie zdążymy. Dobrze, więc obiecane praktyczne porady, jak uważać na dezinformację. Bądźmy proszę podejrzliwi i podejrzliwe, jeśli dana treść wywołuje u nas negatywne emocje, tak jak widzieliśmy w przypadku tekstu z portalu w polityce.pl. Zadajmy sobie pytanie, czy celem tekstu jest nastawienie nas przeciwko jakiejś grupie osób, czy jakiejś konkretnej osobie, czy może raczej rzetelne poinformowanie. Dalej, zastanówmy się również, czy przekaz jest jednostronny, czy autor, autorka oddaje głos obu stronom konfliktu, czy też sporu, tak jak przed chwilą omówiliśmy to w przypadku portalu Onet Wiadomości. Bądźmy również podejrzliwi i podejrzliwe, jeśli autor albo autorka nie podaje źródeł swoich informacji albo źródła to te nie są wiarygodne. No właśnie, zwróćmy na to uwagę. Jeśli czytamy dany artykuł w prasie albo czytamy na przykład komentarz w mediach społecznościowych albo oglądamy wideo na TikToku, na Instagramie, zwróćmy uwagę, czy jeśli osoba właśnie podaje nam jakieś świeże informacje, skąd ona te informacje czerpie? Czy właśnie podaje, że ta informacja pochodzi na przykład z przekazów rządowych albo organizacji pozarządowych, albo na przykład ONZ-u, albo powołuje się na zaufane media, ekspertów, ekspertki i tak dalej, czy raczej po prostu mówi o danych wydarzeniach bez podania źródła, a jednocześnie nie jest sama bądź sam ekspertem w tym konkretnym zakresie. Zwróćmy też uwagę, czy te źródła są wiarygodne, czy na przykład podając źródło, okazuje się, że to źródło jest jakąś stroną typu wykop.pl albo na przykład Wikipedia, albo jakiś podejrzany vlog na YouTubie i tak dalej, i tak dalej. Na to musimy być również bardzo wyczuleni i ostrożne.
W social mediach zadajmy sobie pytanie, czy autor, autorka treści jest autorytetem w danej dziedzinie i czy opinie, które wyraża, są podbudowane faktami i solidną wiedzą. To jest bardzo mocno związane z tym, co powiedziałam przed chwilą, ale tu bym jeszcze chciała zwrócić uwagę na jedną rzecz. Często jest tak, że jeśli dana osoba jest dla nas autorytetem w jednym konkretnym temacie, to będziemy jej również ufać w innych tematach. Czyli jeśli śledzimy na przykład influencerów, influencerki ze względu na to, że cenimy sobie i wiedzę na przykład na temat polityki Polski, albo na przykład na temat zdrowego odżywiania czy praw zwierząt, a później ta osoba na przykład opowiada nam o sytuacji w Izraelu i strefie Gazy w taki sposób, jakby rzeczywiście po prostu bardzo mocno się na tym znała, no to bądźmy tutaj bardzo ostrożni. Mimo całej sympatii do tej osoby, no nie każdy zna się na wszystkim, więc również tutaj bądźmy ostrożni i ostrożne, czy to, o czym mówi, jest rzeczywiście podbudowane faktami, które na przykład jesteśmy w stanie sprawdzić w jakichś innych mediach, czy za tym rzeczywiście stoi solidna wiedza, czy po prostu ta osoba mówi to, co jej się wydaje, a co niekoniecznie musi być prawdą. Bądźmy również podejrzliwi i podejrzliwe, jeśli autor, autorka używa mowy nienawiści albo jest stronnicza. No właśnie, więc znowu ta emocjonalność, prawda? Zwracajmy na to uwagę. Raz jeszcze podkreślę, tam, gdzie występują bardzo silne, najczęściej negatywne emocje, tam wiedzy jest najczęściej i rzetelnych informacji jest najczęściej bardzo, bardzo mało. Zwracajmy również uwagę na tę stronniczość, no właśnie w przypadku Gazy i Izraela. Ja sama obserwuję bardzo różnych influencerów, influencerki, którzy na przykład jedni pochodzą z Strefy Gazy, a drudzy pochodzą z Izraela. Dzielą się tutaj na TikToku swoimi różnymi opiniami na temat tego konfliktu, więc bardzo wartościowe jest poznanie perspektywy osób, które same są zaangażowane w ten konflikt, których to dotyczy. Oczywiście, ale jednocześnie miejmy to z tyłu głowy, że ta osoba nie będzie prawdopodobnie w stanie bardzo obiektywnie ocenić tej sytuacji, więc najlepiej, jeśli posłuchamy jednej i drugiej strony i zestawimy to ze sobą. I tak jest nie tylko, i na podstawie tego wyciągniemy własne wnioski. I tak jest nie tylko w przypadku tego konfliktu, ale szeregu innych konfliktów, debat politycznych i tak dalej. Następnie, bądźmy też podejrzliwe, jeśli przekazywane informacje są wyjęte z kontekstu, to znaczy, że no właśnie, dociera do nas tylko jakiś fragment informacji, ale nie rozumiemy szerszej perspektywy, czyli znów trzymając się tego przykładu Izraela i Strefy Gazy, bardzo mocno krytykujemy atak Hamasu na festiwal w Izraelu i on oczywiście zasługuje na potępienie, ale też na przykład nie rozumiemy dokładnie polityki Izraela względem Palestyny, tego, że mamy tutaj tak naprawdę do czynienia z okupacją, czy też zdaniem organizacji pozarządowych, nawet apartheidem, skąd w ogóle właśnie wziął się Hamas i tak dalej, i tak dalej. Więc można potępić terroryzm i wręcz należy, ale warto również zrozumieć ten szerszy kontekst wydarzeń, które obserwujemy. Znów zwracajmy też uwagę, czy treść, którą czytamy, i znów może to być zdjęcie, wideo, artykuł, post i tak dalej, czy jest sensacyjny, czy apeluje do naszych emocji, czy do rozumu. Zwracajmy też uwagę, czy autor albo autorka posługuje się stereotypami, czyli na przykład mówi, że wszyscy Arabowie to, albo wszyscy Polacy to, albo każdy, kto popiera tę daną partię polityczną, to, albo każda osoba, która wyznaje tę religię, to, i tak dalej, i tak dalej. Stereotypy zawsze upraszczają rzeczywistość, z którą mamy do czynienia i tym samym są szkodliwe i oddalają nas od
Prawdy. Dobrze. Zwróćmy też uwagę, czy autorka używa określeń typu wszyscy wiedzą, że to oczywiste, że i tak dalej, ponieważ to również wymusza na nas takie wymusza na nas takie rozumienie, że aha, no to nie, no to jeśli wszyscy na przykład wiedzą, że teraz brakuje mi przykładu, ale jeśli na przykład wszyscy wiedzą, że ta partia polityczna jest zła, no to znaczy, że aha, no dobra, no to skoro wszyscy tak mówią, no to wszyscy mają rację, czyli rzeczywiście tak jest. Więc to od razu wymusza na nas takie przyjęcie tej opinii za prawdę objawioną, co właśnie znów niekoniecznie jest prawdą. Więc również jeśli widzimy takie sformułowania, to niech nam się zaświeci czerwona lampka i również bądźmy podejrzliwi i podejrzliwe, jeśli autorka zmusza nas do zajęcia jednoznacznego stanowiska w danej sprawie, ponieważ no, rzeczywistość, w której żyjemy, jest bardzo skomplikowana. W związku z czym bardzo często jest ciężko jednoznacznie powiedzieć, na przykład, kto ma rację w danym sporze, w danym konflikcie, w jakiejś danej sytuacji i tak dalej. Dlatego jeśli autorka bardzo mocno forsuje w swoim tekście, w swojej treści, że nie, tylko to jest prawdą, na przykład właśnie tylko Izrael ma rację, albo tylko Strefa Gazy ma rację i tak dalej, to bądźmy również tutaj ostrożni. Im bardziej wyważone są te opinie i treści, które czytamy, tym lepiej, ponieważ też daje nam możliwość wyciągnięcia własnych wniosków i posiadania własnej opinii na dany temat, a nie forsują nas do tego, żebyśmy zajęli takie stanowisko wobec danej sprawy, jakie ona wyznaje. Chciałabym Wam jeszcze przedstawić takie żelazne zasady weryfikowania informacji, które wierzę, będą nam na co dzień pomocne. Więc po pierwsze, korzystajmy tylko ze sprawdzonych źródeł. Sprawdzone źródła to rzetelne media, zaufani komentatorzy, komentatorki, specjaliści, specjalistki, ale też raporty i informacje przekazywane przez międzynarodowe organizacje, na przykład na swoich na X-ie, czyli dawnym Twitterze, czy też Instagramie i tak dalej. Więc to są rzeczywiście takie źródła, którym w dużej mierze, ale znowu nie bezkrytycznie możemy zawierzyć. Dalej, potwierdzajmy informacje w co najmniej 3 niezależnych źródłach i to jest również zasada, która obowiązuje dziennikarzy i dziennikarki. Zanim o czymś napiszemy, powinniśmy zawsze sprawdzać informację, która do nas dotarła jeszcze w trzech niezależnych, czyli całkowicie różnych od siebie źródłach, żeby rzeczywiście zobaczyć, czy ta informacja jest prawdziwa. Sprawdźmy również linię programową danego medium w tej konkretnej sprawie. Linia programowa, czyli tak naprawdę w jaki sposób dany portal internetowy, dany tygodnik czy telewizja mówi, pisze o tej konkretnej sprawie. I wtedy też będziemy świadomi, że aha, na przykład dajmy na to, to medium jest właśnie bardziej proizraelskie. Okej, to ja też sprawdzę to, które jest bardziej propalestyńskie, żeby móc sprawdzić obie strony, porównać to i wyciągnąć własną informację. I wreszcie, bądźmy też krytyczni i krytyczne wobec dziennikarzy, dziennikarek oraz influencerów i influencerek. Dziennikarki, dziennikarze też mają swoje poglądy, również specjaliści i eksperci, wobec czego tak samo influencerzy, influencerki. Dlatego nawet mimo całej sympatii i zaufania zawsze miejmy z tyłu taką jeszcze nutkę niepewności i bierzmy to pod uwagę, że również oni sami mogą się mylić albo być w stronie. Znów przykład Strefy Gazy Izraela. Trzymamy się cały czas tego tematu, ponieważ jest taki najbardziej bieżący i dużo na jego podstawie można zrozumieć na temat mechanizmów działania dezinformacji i fake newsów, ale chciałabym, żebyśmy pamiętali, że
Te zasady odnoszą się również do wszelkich innych konfliktów na świecie. Więc często to sprawdzone źródła, o których przed chwilą mówiłam. Ano organizacje pozarządowe, humanitarne, międzynarodowe, prawno-człowiecze. Najlepiej takie, które działają bądź działały na miejscu. To jest na przykład Amnesty International, Human Rights Watch, ONZ, UNHCR, Polska Akcja Humanitarna, również te krajowe i tak dalej, i tak dalej. One publikują właśnie w mediach społecznościowych różne informacje, swoje raporty, swoje statystyki, więc to jest rzeczywiście warto śledzić. Tak jak mówię, w mediach społecznościowych jest najłatwiej, ponieważ nie musimy wtedy wchodzić na stronę internetową za każdym razem każdej konkretnej organizacji. Dalej, to sprawdzone źródła to również eksperci i ekspertki w zakresie, no właśnie, Bliskiego Wschodu, Izraela, Palestyny, Strefy Gazy, ale również tutaj zachowajmy ten krytycyzm, powtórzę to raz jeszcze, ponieważ eksperci i ekspertki mogą również przemycać swoje własne poglądy, zwłaszcza jeśli pochodzą na przykład z Izraela czy Palestyny, to no, z założenia będą jednak bardziej stronniczy i ciężej im będzie zachować ten obiektywizm. Warto również śledzić agencje prasowe, takie jak Associated Press, Reuters, Agence France-Presse, ponieważ są to międzynarodowe duże agencje, które często mają też również swoich reporterów, reporterki na miejscu i słyną również z rzetelności dziennikarskiej. Natomiast i im zdarza się powielać fake newsy, napisać nieprawdę. Na przykład bardzo duża telewizja BBC również powieliła nieprawdziwą informację, jeśli chodzi o Strefę Gazy i Izraela. Może nie będę mówić, o co chodzi, bo to było dosyć drastyczne, ale tak, więc również to organizacje, również takie duże zaufane media też popełniają błędy, ale raczej muszą założyć, że robią to nieintencjonalnie, więc warto również ich śledzić. I śledźmy również reporterów, reporterki, które są na miejscu, a którzy publikują na przykład wideo, zdjęcia, posty na Instagramie, na X-ie i tak dalej. Znów, reporterzy, reporterki ze Strefy Gazy, którzy są tam w środku, oczywiście, że będą również stronniczy w tej wojnie, ale jednocześnie z pierwszej ręki są w stanie nam przekazać informacje, pokazać, co tam się dzieje i lepiej zrozumieć tę sytuację. W związku z czym dlatego również warto takie osoby śledzić. Chciałabym, żebyśmy wszyscy zapamiętali i zapamiętały, że ta sytuacja, ta wojna unaocznia kryzys przekazów medialnych i kryzys opisywanej rzeczywistości. Dlatego na nas również spoczywa ta odpowiedzialność, by weryfikować informacje, bo właśnie w ten sposób działamy dla wspólnego dobra. Oczywiście wymaga to od nas czasu i wysiłku, ponieważ najłatwiej by było przeczytać pierwszy, lepszy artykuł, puścić go dalej i być zadowolonym, że jesteśmy na bieżąco, no ale niestety żyjemy w czasach postprawdy, gdzie no bardzo rzadko zdarza się tak, że możemy bezkrytycznie przyjąć jakieś informacje i często, żeby rzeczywiście zrozumieć, co się wokół nas dzieje, no musimy się tutaj troszeczkę wysilić, ale koniec końców działa to dla dobra nas wszystkich. I jeszcze ostatnia uwaga, proszę, chciałabym Was z tym zostawić. Jeśli cokolwiek macie z tego zapowiadać, to proszę, niech to będzie to zdanie. Nigdy nie podawajmy dalej informacji, dopóki nie jesteśmy jej absolutnie pewni. A w ten sposób możemy przyczynić się do powielania fake newsów i szerzenia dezinformacji. Nie reagujmy impulsywnie tylko dlatego, że coś nas szokowało, zbulwersowało. Media społecznościowe działają w taki sposób, że pojawiają się tam tysiące, miliony nawet fałszywych informacji, generowane również przez boty i tak dalej.
Naprawdę, weźmy głęboki oddech, zobaczmy, czy ta informacja rzeczywiście jest prawdziwa, zweryfikujmy ją w różnych źródłach i dopiero wtedy podawajmy ją dalej, bo dzięki temu możemy doprowadzić, że fake news po prostu umrze, a nie będzie się dalej rozprzestrzeniał jak wirus. To tyle z mojej strony. Bardzo, bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to wszystko, co powiedziałam, było zrozumiałe i chociaż troszeczkę ciekawe. Tak, i teraz jest czas na pytania. Tak, starałam się w miarę dyskretnie sprawdzać, co jak to samo zostało. Jeśli dobrze rozumiem, mam jakieś 5 minut, więc zatrzymuję w tym momencie udostępnianie. Tak, Tak, idealnie, dziękuję. idealnie się zmieściłaś w czasie, więc zostało nam 5 minut na ewentualne pytania od Państwa. To widzę, że ktoś chyba podnosi rękę, przy czym w formie webinarowej niestety nie można zadać pytań głosowo, to znaczy są Państwo jakby permanentnie wyciszeni, więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to trzeba je napisać na czacie i wtedy ja je przeczytam naszej prowadzącej i w ten sposób sobie poradzimy. Tutaj widzę, że już jakieś pierwsze pytanie na czacie się pojawiło. Tutaj no, jedna osoba zwraca uwagę na to, że nie jesteśmy w stanie sprawdzać wszystkiego, więc czy jest jakieś szczególne miejsce, gdzie warto zajrzeć, żeby sprawdzać informacje? To chyba się rzeczywiście gdzieś tam pojawiało w Twojej prezentacji, prawda? To jest fantastyczne pytanie. Tak, ja tutaj mówiłam o różnych organizacjach pozarządowych, o różnych ekspertach zaufanych, natomiast myślę, że chyba taką najbardziej trafną odpowiedzią na to pytanie będą strony, które sprawdzenie stron internetowych, które zajmują się właśnie walką z fake newsami i z dezinformacją. I tutaj mogę polecić na przykład stronę Demagog. Bo teraz sprawdzę, czy to jest Demagog. org czy pl, demagog.org.pl. Dobrze, napiszę to na czacie, demagog.org.pl na przykład, albo też konkret24.pl. Tych stron jest oczywiście więcej, ale ja polecam na początek przyjrzeć się tym dwóm. To są te strony, które zajmują się wyłapywaniem fałszywych informacji i analizowaniem ich i pokazywaniem po prostu, dlaczego są nieprawdziwe i jednocześnie zestawianie ich z faktami. Więc myślę, że warto takie strony śledzić. Mam nadzieję, że to odpowiada na pytanie. Tak, myślę, że tak jak najbardziej. I tutaj jeszcze tylko może w związku z tym, że pani Monika Kołodziej podnosi rękę, to ja tylko ma pani pytanie, to żeby zadać je po prostu na czacie, bo ja nie jestem w stanie jakby udzielić pani głosu. Natomiast jeszcze jedno pytanie skądinąd się pojawiło w międzyczasie, że czy mogłaby się Ania pokazać slajd czwarty jeszcze raz? Tak, oczywiście już. Co było na slajdzie czwartym? Nawet nie pamiętam. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha. Definicję. Definicję, tak. To proszę sobie popatrzeć. A tak, czy mamy tam jeszcze jakieś inne pytanie w takim razie? Bo ja teraz nie widzę czatu. Nie, nie, na razie nic więcej się nie pojawia. Ja tu monitoruję. Raczej wszyscy wysyłają wyrazy uznania za możliwość udziału w webinarze. Ja bardzo dziękuję. Ja jeszcze tylko przypomnę, że do wypełnienia będą Państwo mieli jeszcze testy, taki bardzo króciutki test wiedzowy, dosłownie 5 pytań dotyczący tego webinaru, który dostałem Państwu na mailu dzisiaj albo jutro, ale raczej dzisiaj. Tutaj jeszcze ktoś pisze z pytaniem, czy mogłabyś się, Ania, podzielić tą prezentacją? Nie wiem, jak to z Twojej strony wygląda. Oczywiście, jak najbardziej, z przyjemnością. To ja może wyślę Tobie idę i Ty po prostu. Tak, ja wtedy myślę, że jutro bym przesłała tę prezentację osobom, które brały udział w tym webinarze, tak, bo dzisiaj już nie zdążę z racji na udział w kolejnych webinarach, ale myślę, że spokojnie jutro to ogarniemy. No dobra, to w takim razie, jeżeli nie ma więcej pytań, to będziemy powoli kończyć, żeby się przelogować na kolejny webinar. I
I dziękuję serdecznie za udział w dzisiejszym spotkaniu. I ten Ja również bardzo dziękuję. Kończę nagranie i w momencie, w którym kliknę zakończenie nagrania, to też całe spotkanie się zakończy, także zostaniemy wszyscy wyrzuceni niestety ze Zooma. Także dziękuję jeszcze raz serdecznie i dzięki Ania i do usłyszenia. Dziękuję również, do usłyszenia.